Cześć wam wszystkim, dzisiaj kolejny filmik. E, jakie czynniki wpływają na, na jakość spoiny, przygotowałem tutaj dla Was 13 punktów. E, myśl, myślę, że te 13 punktów to jest wystarczająca ilość. E, jeżeli według Was coś jeszcze wpływa, e, no to śmiało zapraszam do komentowania na dole proszę pod filmikiem wrzucić jakiś komentarz. E, na pierwszym miejscu, na pierwszym miejscu. E, znajduje się, e, znajdują się umiejętności spawacza, tak? Myślę, że to jest najważniejsza rzecz, że po pierwsze ktoś musi mieć naprawdę, naprawdę e, umiejętności, żeby tą spoinę ładnie ułożyć, co nie? bez względu na to, w jakiej metodzie spawacie. E, Im dłużej się spawa, wiadomo, tym, tym te umiejętności są coraz większe. Nikt mi nie powie, że, że to nie jest ważne, prawda? bo, bo e, Spawać bez umiejętności, to, 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 co, to, 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 to co może zrobić, prawda? Za wiele nic, prawda? Więc e, myślę, że to jest najważniejszą rzeczą, prawda? Następny punkcik, e, który też jest dosyć ważny: e, stan fizyczny takiego spawacza, co nie? Możecie się śmiać, może ktoś mnie tutaj skomentować, że, że to coś, że to bzdury gadam, ale jeżeli jesteś chory, jeżeli jesteś, masz jakieś swoje wewnętrzne problemy, nie będziesz skupiał się wystarczająco na tym, żeby zrobić ten, ten spaw, te ten, ten, ten zbłącze naprawdę, naprawdę porządnie. Tak samo jak jesteś chory, prawda? Jeżeli masz gorączkę, kaszlerz, smarkasz, prawda? O, na przykład jak ktoś kaszle, prawda? Próbujesz pociągnąć równiutki, równiutki, ładny spawik, e, prawda, a tu nagle <laughs> i ta ręka, prawda, lata, prawda. Nie chcesz się zatrzymać, bo tam brakuje m, kawałka, czy chcesz na przykład dłuższy kawałek i, i zaczynasz kaszleć i, i wszystko idzie e, i wszystko szlak trafia, prawda, więc, e, więc to też jest bardzo ważne, ten, ten e, m, ogólny stan fizyczny. Tak samo jak, jak ktoś ma jakieś problemy, prawda, ma jakieś e, m, nie wiem, problemy finansowe, problemy w, w domu, w rodzinie, ktoś, ktoś bliski zmarczy, co, i cały czas, cały czas ta osoba prawda, myśli o, ty, o, o, tych, o tych problemach i, i, i po prostu nie potrafi, nie potrafi skupić się na tym, wiadomo, spawacze, którzy spawają wiele lat, już tak się nie skupiałem, jak nowy spawacz, tak samo ja sam po sobie wiem, jak ktoś mi kiedyś powiedział, o, ty to tak Ładnie spawasz, więc musisz naprawdę się skupiać. Nie, to tak nie jest. Jeżeli ktoś długo spawa, to już ma taką. To jest to tam gdzieś to kiedyś ładnie ktoś ujął. Pamięć mięśniowa, czy jakoś tak, to chodzi po prostu, że, że wasze ciało już zapamiętuje ten ruch i nie, pod, nie musicie w 100% się skupiać na tym. Możecie sobie, nie wiem, pomyśleć, co dzisiaj będziecie robić po pracy, jakiś nowy projekt, prawda, gdzieś tam w garażu coś, coś tego będziecie tworzyć i tam się zastanawiacie, jak to będzie. Wiadomo, przez pierwsze parę lat. 100% skupienia jest na, na spoinie, na, na tym, żeby to było wszystko idealne, prawda? Ale z biegiem lat sami wszyscy zobaczycie, ci, którzy zaczynają, zobaczą to, a ci, którzy już oglądają mnie i którzy już wiele spawają, to wiedzą o czym mówię, prawda? Więc to myślę, że będzie drugi punkt też bardzo, bardzo ważny. Kolejny punkt, prawda? Technika spawania, prawda? To też jest bardzo ważne. Bo nie każdy, nie każdy, no jakby to powiedzieć, nie każda, ktoś jak patrzy z boku, prawda, a spawasz zamyka sobie maseczkę, opiera się i sobie jedzie, prawda. No niekoniecznie tak jest, jeżeli jesteście właśnie. Początkującymi spawaczami, to wy najbardziej to pamiętacie, najbardziej to odczuwacie, najbardziej o tym wiecie. Dużo chłopaków, dużo z Was pisze do mnie, że jest w trakcie kursu albo świeżo zaraz po, więc wy najlepiej o tym wiecie. Pytacie mnie w tam nieraz w wiadomościach, prawda? Jak ułożyć, prawda? Ufyt, jak spawać, jak na przykład warstwowe spoiny, prawda? Więc jak ktoś nie wie, prawda? I, i, i będzie na przykład, nie wiem, Spawał, spawał spoinę pachwinową i, i po prostu zamiast zamiast włączenie trafi czy troszeczkę poniżej to będzie do góry do, po prostu ustawiał ustawiał taką łuskę prawda, przy przy spoinie na przykład A3 A4 więc wyjdzie po prostu wałek, prawda, nie będzie dobrego wtopienia, ta spoina zrobi się taka wybruszona, zawinięta, prawda I, i, i nic z tego dobrego nie wyjdzie i po pierwsze ta spoina nie będzie miała swojej wytrzymałości bo będzie zawinięta albo tam przyklejona po drugie estetyka takiej spoiny jest po prostu zerowa, prawda, no jest to, totalnie, totalnie beznadziejna i trzeba to wyciąć i jeszcze raz pospałać więc w trzecim punkcie, co powiedziałem, technika jest bardzo ważna, żeby ta spójna była dobra. Lecimy dalej. Czwarty punkt. Czwarty punkt uważam, że też bardzo ważny. To też jest metoda spawania. prawda? Eee, uważam, że, że na, wszystko, na wszystko po prostu jest dana metoda. prawda? Niektóre rzeczy lepiej spawać, na przykład cienkie blaszki cienkie blaszki e, takie milimetr czy tam półtorej milimetra na pewno jest lepiej pospawać tigiem niż niż półautomatem no w półautomacie no ciężko jest ustawić takie tak ja nie wiem 30 40 amper no nie wiem nie próbowałem tam tak nisko zejść Myślę, że 80 tam było chyba najniżej. No, no, ale to to per, per, per takie było, ojejku, to to nie było spawanie, takie lepienie. Więc y, ta spoina w ogóle y, nie wyglądała przy takiej ciężkiej, cienkiej blaszce, bardziej, bardziej półautomatem, to tam można coś nacykać, prawda, żeby, żeby tylko szczepić, ale nie zrobić pełnego spawu, na przykład na, na długości tam 20-30 cm, prawda? Więc e, w tym momencie e, też bardzo ważne, żeby sobie dobrać e, te, no, inną metodę, prawda? Tak jak mówię, na cienkich blaszkach lepiej tiga. E, w jakichś tam innych przypadkach, prawda, e, też można użyć elektrody. Bo, bo, bo nie wiem elektrodę to tak mówię, to raczej się używa gdzieś tam, elektrodę to tak gdzieś tam na, na dworze, prawda, no tak ale samo to, jak będziecie pracować na dworze, no to nie będziecie spawać po automaty, jeżeli będziecie na odsłoniętym terenie, no bo ta spojna wiadomo, będzie cała zaserowana, zaporowana i, i, i dupa z tego więc lepiej sobie wziąć elektrodę, co nie dlatego też uważam, że metoda metoda jaką będziecie spawać dany materiał, dany, dany element też jest bardzo ważna, żeby żeby jakość tej spoiny była dobra, prawda? Który to był punkt? Ja mam tutaj, ja mam, tutaj o, mam tutaj, zapisane takie, ten na jakimś starym brudnopisie, Zawsze gdzieś piszę, gdzie, gdzie, gdzie jestem w ogóle, czy w pracy, czy gdzieś staram się pisać trochę w telefonie, trochę w notesie, bo zawsze to z głowy wylatuje, prawda? Mówiłem Wam o metodzie, to był czwarty punkt. Piąty punkt, tak? Piąty punkt to jest rodzaj materiału, jaki spawacie, prawda? To też bardzo ważne, bardzo ważne co spawacie, bo nie każdy materiał, nie każda no właśnie nie każda stal dobrze się spawa, prawda? Więc to co spawacie na na, na przykład na jeżeli spawacie aluminium czy spawacie nierdzewkę, czy spawacie stal czarną na każdym z tych materiałów, spoina będzie wyglądać całkowicie inaczej, prawda? Nie będzie identyczny kolor i, i w ogóle, i e, jakby to powiedzieć, ta gramatura tego spoiny, prawda? Zawsze coś tam się będzie różnić. Czasami, czasami, e, może nie będzie aż to się tak rzucać e, gołym okiem. Znaczy, w większości się rzuca, bo, bo spawanie aluminium a stali czarnej to za, no, od, razu widać, od razu widać różnicę, więc na to też musicie zwrócić uwagę, I, jeżeli ktoś, cały czas spawa na przykład tylko stal czarną, prawda, i każą mu pospawać e, inną, prawda, nierdzewkę, czy jakąś tam fasówkę, czy, czy, czy coś innego, czy aluminium, prawda, musicie być, e, musicie być przekonani, e, musicie być, wiedzieć to, że ta spoina nie będzie tak samo wyglądać tam, jak tu, prawda, e, i, i najlepiej, najlepiej jest najpierw gdzieś sobie zobaczyć, jak wyglądają spoiny na innym rodzaju materiału. E, powiem wam, że e, Internet to jest coś pięknego, prawda? Więc na YouTubie, czy, czy, w ogóle nawet na, na, na możecie znaleźć nawet zdjęcia. Nie musi być filmik, ale zdjęcia, jak był, są pospawane dane, dane materiały, prawda? Więc to bardzo ważne. Kolejny punkcik, to był piąty punkcik, szósty punkt, brudny materiał, tak? Zanim przejdę do tego punktu, właśnie, właśnie, zanim przejdę do tego punktu, dla wszystkich nowych, nowych e, widzów zapraszam do subskrybowania tego kanału. E, przekazuję, przekazuję, staram się przekazywać właśnie na wszystkie informacje bez żadnych ściem, e, te, 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 które, które wiem e, i, i które gdzieś tam usłyszałem, przeczytałem i z własnego doświadczenia. E, st staram się przekazać właśnie. E, Informacje na temat spawania oraz, oraz życia w Holandii, chociaż, chociaż e, staram się bardziej, bardziej iść w spawalnictwo, bo to jest to, co kocham. E, jestem od 2006 roku. E, tak mam, 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 mam papiery, papiery jak to się mówi. Już wcześniej troszkę się bawiłem w spawanie, ale, ale osobiście, osobiście nie ten. E, nigdy tak na serio jakieś tam drobne rzeczy e, robiłem, prawda? Gdzieś tam. E, ale tak na serio za, za, zacząłem właśnie w 2006 roku. Tak jak większość z Was tutaj już co mnie ogląda to wie, więc to już będzie 15 lat, ponad 15 lat. Więc yy, zapraszam wszystkich serdecznie, no, nowych do subskrypcji właśnie i, i piszcie, piszcie, jeżeli ktoś, ktoś ma jakieś pytania, piszcie na dole pod filmikiem, komentarze, tak jak już mówię w wielu filmikach, komentarze, polubienia danego filmiku pozwalają na to, żeby, żeby algorytm YouTube'a częściej wybierał i pokazywał moje filmy, gdzie mogę dotrzeć do większej liczby, liczby wiadomo zainteresowanych, i myślę, że to będzie wszystko, prawda? Myślę, że to będzie wszystko. Lecimy dalej. Lecimy dalej z następnym podpunktem. Szósty punkt, jak mówiłem, brudny materiał. To też bardzo wpływa na, na to, na to jaka spojna, jak ta spójna będzie wyglądać. Sami wiecie, piszecie do mnie nieraz, chłopaki, że, że no, coś Wam się nie układa, to tego wysyłacie mi zdjęcia. Na których, na których widać ewidentnie, że jest cały materiał zardzewiały, prawda? I, i, i pokryty czas, czasami jakimiś smarami czy czym. Pamiętajcie, odtłuścić materiał, jeżeli jest na nim jakiś olej, smar, E, wypalić to palnikiem czasami można, no wiadomo jak jest cienka blacha to nie będzie się palnika odpalać, bo to wam całą blachę pofaluje i w ogóle będzie nic z tego, więc starajcie się czymś to oczyścić, a ardze, no to wiadomo, no szlifiereczka i heja no nie ma innego sposobu są jakieś tam odrdzewiacze, ale one w, w, nie polecam ich, nie polecam lepiej jest to zrobić szlifierką no czasami nie, nie ma dojścia ale, ale można też przejechać bardzo szybko, bardzo cieniutką taką dwójeczkę spoinę czy tam trujeczkę, szybko przejechać, przepalić to wszystko, później to wyciąć, ale to jest podwójna robota, więc, więc myślę, że, że lepiej by było szlifierką i taką szczotką drucianą na, na szlifierce, też dobra sprawa albo kamieniem, jak to tam kto woli, zobaczycie jak to wam to działa i wyczyścić prawda, do tego metalicznego koloru. Yy, wiadomo, nierdzewka wam, wam nie ten, nie zardzewieje, ale nierdzewka też po jakimś czasie też jakiś tam nalot może na nie być, nawet głupi kurz, wiecie, będzie leżała blacha, czy tam jakiś element długo na hali, będą na niego szlifować, będą, będą yy, nie wiem, czasem coś na niego napryskają, prawda? I, i, i to też będzie, będzie powodowało, że y, spawanie w ogóle będzie nieprzyjemne takiego materiału. No i a w, 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 no, w efekcie końcowym po prostu będzie, będzie to spojna jakaś zawałkowana, po prostu w ogóle nie będzie to wyglądać naprawdę fajnie, co nie? Więc po co ktoś Wam ma później powiedzieć, że Ale zrobiłeś fuszerę, ale mogłeś troszeczkę się postarać, prawda? Czy nawet jak dla siebie robicie coś w domu, prawda, to wiadomo, że dla oka, dla samego siebie, ja sam wiem po sobie, lepiej zrobić coś ładnego, prawda. Robiłem jakiś czas temu w domu, do domu, prawda, w pracy zrobiłem sobie uchwyt na, na, na satelitę, prawda. Wzięliśmy sobie z żoną, ten kupiliśmy, kupiliśmy w Polsce zestaw, prawda, Polsatu i przywieźliśmy sobie antenę i, i montowaliśmy, chcieliśmy go zamontować, ale te uchwyty, co widziałem w sklepach, no, przyznam się szczerze nie, nie, nie wzbudzają mojego, mojego, jakby to powiedzieć, mojego zaufania, prawda? Więc stwierdziłem, że w pracy zrobię sobie sam. Znalazłem sobie no, gdzieś o takiej wielkości rureczkę, prawda? Pospawałem do, do, do blachy i powiem wam szczerze, że no, do blacha była, blacha była grubości. Mm, żeby was nie skłamał. 3 mili, trójka chyba to była blacha. gdzieś taka postawa, prawda? cztery otwory, żeby do ściany ładnie to przykręcić. No jak to obspawałem, <laughs> przyznam się szczerze, popełniłem błąd, co właśnie tutaj mówię Wam, żeby się nie popełniła. Nie chciało mi się czyścić, bo stwierdziłem, to jest tylko ufyt. Ja mówię, a tak obspawam i, i będzie dobrze co nie. Ale no ta spojna nie wyglądała zbyt fajnie. I. I stwierdziłem, że sam po prostu, sam nie mogę na to patrzeć. E, oczywiście nie było takie tragiczne, bo u mnie w pracy są gorsze buble i to przechodzi. Ale ja nie potrafię, ja nie potrafię, moje spoiny muszą być idealne, jak y, oglądaliście mój filmik y, z różnych projektów, tam są y, jakieś tam zdjęcia moich, moich spoin, to wiecie dobrze, że, że wszystko staram się robić na, na perfekta, idealnie, równiutko. Więc wziąłem po prostu, walnęłem wtedy, y, żeby właśnie składać ósemkę chyba na to, ósemkę zrobiłem dalej później, y, tak, tak, chyba tak, wyjściowo na, na trzy widoczne y, paski. I, i wtedy byłem zadowolony co nie, no do, tej, do tej blachy cienkiej trójki taka spojna no to tragedia, no ale zrobiłem to na pulsie niewielki amperaż tam dałem, dałem, no niewielki no dałem o, nie wiem, ze 170 amperów 180 no to może, może troszeczkę mniej, ze 160 170 amperów i tak troszkę za dużo jak na blachę trójeczkę no ale dobra, jest ok, ładnie to się pospawało, ładnie wygląda i teraz wychodząc, patrząc na, w ogrodzie na ten uchwyt, prawda? Jestem, jestem dumny siebie, że poprawiłem to, że mnie nie kole, bo tak po prostu nie mogłem spać przez to, co nie. To tyle do, do, do moich ostatnich doświadczeń, co nie. Słuchajcie, no teraz lecę w następny punkcik. Siódemka. Siódemka to będzie, będzie gaz. Wiele osób o tym nie myśli, prawda? Ja pamiętam, na początku też nie myślałem. Myślałem, że im więcej, tym lepiej. To jest też nieprawda, prawda? Pamiętajcie, są wytyczne w każdej, w każdej, przy każdej, aby to wam powiedzieć, jak macie TIGA, czy, czy tam MIGA, czy MAGA, są jakieś wytyczne, ile tego gazu powinno iść, prawda? Pamiętajcie także, że jeżeli na przykład w MAGU, w czym ja się specjalizuję, macie, macie łuskę, prawda, dyszę. I ją zmieniacie po prostu z większej na mniejszą, prawda? E, też musicie sprawdzać, ile na wylocie jest, bo to, co macie ustawione na zegarze, to też jest inna sprawa in, inna niż to, co wylatuje, prawda? Będę robił następny filmik o tym, o tym, e, dlaczego, dlaczego na przykład. E, gdzie można znaleźć przyczyny, jeżeli spoina jest zaporowana, to będzie mój następny filmik za, za, za kolejne dwa tygodnie, więc dzisiaj nie będę się za bardzo rozgadywał na temat gazu. Ale pamiętajcie, to jest bardzo ważne. Za mało gazu źle, za dużo źle jest. Po prostu norma od do trzeba tyle ustawić, żeby żeby ta spoina na pewno się ładnie układała. Bo jak za dużo, to też się będzie ładnie układać. No więc mówię, to rozwiniemy w następnym, w następnym odcinku, Ok? To był siódmy punkt lecimy. Ósmy punkcik ósmy, e, rodzaj drutu albo elektrody, prawda, to też jest bardzo ważne, żeby, żeby ten, mm, żeby sobie dobrać odpowiedni drut, czy odpowiednią elektrodę do materiału. E, to też sprawia, że jeżeli nie dobierzecie takiego, a, i, czy innego drutu, e, to ta spójna będzie naprawdę źle się układać. E, czy na przykład, nie wiem. E, Spawanie drutem do aluminium będzie czarno, spawać na odwrót. Tak samo, tak samo elektrodę weźmiecie do, do, te, do jednego materiału, a będzie miał być używany do innego. Nie będę tam po kolei zagłębiał, wymieniał po prostu rodzajów materiałów. Sami wiecie, jakie są materiały. Jeżeli nie, to piszcie, postaram się, postaram się z, zrobić filmik. Ja też nie jestem taki oczytany. Ostatnio też gafę palnęłem jednemu koledze, co mu tam chciał, żeby mu coś doradzić, do, doradzić. Nie byłem zbyt pewien, więc sam szedłem sobie w internecie, poszukałem. I, i... I znalazłem, I znalazłem odpowiedź. Więc y, pamiętajcie, jeżeli macie jakieś pytania, jeżeli chcielibyście, żebym coś, coś wam doradził, śmiało piszcie. Ja mogę zrobić kolejny filmik o, tak, o rodzajach materiałów, o rodzaju złączy, y, też co planuję oczywiście te złącza, złącza, prawda? Wszystkie też przestudiować razem z Wami, y, żeby, żebyście mieli pojęcie, jak to wszystko wygląda. Więc, y, więc y, tak jak mówię. To jest, to jest obszerny temat. Spawalnictwo ogółem jest bardzo dużym tematem. Materiały, rodzaje materiałów i, i to wszystko. Więc tak jak Wam przed chwilą powiedziałem, tu miałem punkcik ósmy. Rodzaj drutu czy elektrody. prawda, Pamiętajcie, trzeba odpowiednio dobrać jeżeli pracujecie w danym zakładzie, od tego jest spawalnik, prawda? Spawalnik przekazuje to majstrowi, majster brygadziście. Tak to wszystko wygląda w szczebelkach, a brygadzista przekazuje wam, prawda? Dostajecie WPS-a, dostajecie całą specyfikację po prostu materiału, wszystkiego od niego powinniście dostać. Co to za materiał, jaki drut do tego ma być, prawda? Jaka mieszanka gazu, prawda? To, to wszystko powinno być tam, prawda? Więc nie ma, nie ma nigdy czegoś takiego, że daje. Wam konstrukcję, prawda? I słuchaj, daj sobie tam, tam masz 20 rodzajów drutu, wybierz sobie w którąś stronę. Nie. Wszystko ma swoją, swoje miejsce, prawda? Taka grupa materiałowa, taki drut, taka grupa materiałowa, taki drut, taka elektroda, taka, taki no, gaz, wszystko, prawda? Rozumiecie. Więc to też jest bardzo ważne. Nigdy na pałę, jeżeli jesteście u kogoś przyjęci, poczekajcie, zapytajcie się, prawda? Krok po kroku. Co jest potrzebne, właśnie, właśnie jaki, jaki drut jest potrzebny, prawda? Do tego, żeby to spawać, prawda? Eee, kolejny punkcik, numer 9. To też jest bardzo ważny punkt. Czym spawacie, prawda? To jest bardzo ważne. Jaką macie spawarkę, rozumiecie? Eee, niektórzy myślą, że to jest nieistotne, prawda? Eee, że że czy jest taka spawarka, czy taka, prawda? Ktoś, kto nigdy nie spawał, oczywiście eee, myśli, że spawarka to spawarka, prawda? Ale, wy, wy, Panowie spawacze, wszyscy młodzi starzy, początkujący z 30-letnim stażem, czy tam 40-letnim, róż... wszyscy spawacze, którzy mnie oglądają, wiedzą bardzo dobrze, Wy to wiecie, że spawarka ma duże znaczenie, prawda? I tak samo w spawarki są z różnymi opcjami, prawda? Tak jak już kiedyś powiedziałem, ja na dzień. Dzisiejszy spawam sobie ewm full wypasionym, bo są okrojone wersje, pracowane w Polsce, gdzie okrajali nie było pulsu i jakichś innych tam opcji. Puls bardzo fajna sprawa, przede wszystkim jak się spawa na przykład kwasówkę czy tam nierdzewkę, bardzo dobrze jest spawać właśnie na pulsie. Mniej odprysku, większe wtopienie. Wszyscy co już to przeżyli, to wiedzą. A jak się ma starego złoma, który ma po prostu ta przykładowo takiego. O Zasika czy tam esaba, który nie ma tej funkcji, nie pospawa Wam zawsze tak, jak powinien, prawda? To są dobre maszyny, spawam na nich wielokrotnie, bardzo bym z nich zadowolony. Na dużych parametrach świetnie idą, czy nawet na, na takich małych, gdzie, gdzie piona się, się można, można zrobić przy, przy jakichś tam 100-120 amperach idą też bardzo dobrze, ale jeżeli chodzi do spawania, właśnie jakiejś jakieś nierdzewki. To jest masakra, to jest masakra. Pamiętam, e, ciężko było tą maszynę ustawić, bardzo, bardzo chlapała. E, też problem był wtedy, bo, bo, bo nam też mieszanki dobrej gazu nie dali. To też następna kwestia, co, co jest właśnie też e, e, no, uciążliwa, że zakłady oszczędzają. A, trochę ci pochlapie, to więcej byś obijał, prawda? To nie jest tak, bo te odpryski tak się wgryzały, że masakra była. Trzeba było po prostu to polerować, tego tragedia, co nie? Pamiętam jak dziś e, daliśmy, nawet dawało się dużo więcej prądu, żeby po prostu to tak nie chlapało, ale, ale w efekcie było jak było. Trzeba było, trzeba było się narobić, żeby, żeby po prostu wyglądało to estetycznie. E, dobrze, to lecimy dalej. E, dziesiąty punkt. No właśnie, przed chwilą zacząłem gadać. Parametry panowie i panie, oczywiście, panie też tutaj oglądają, więc dla pań również e, ten, ten filmik jest. E, parametry są bardzo ważne, prawda? E, sami wiecie, jak to wygląda, jeżeli ktoś nie umie ustawić dobrze spawarki i, i przykładowo da za dużo, za dużo e, posuwu, tak? Przy spawaniu półautomatem. No to zrobi mu się bałek, tak. Jak da za mało posuwu, to będą podpalenia. Tak samo w Tigu. Jeżeli masz cienką blachę, a mu przywalisz tam 150 amper, tak, przepalić na wylot, albo takie zrobisz po topienia, że masakra. Tak samo wygląda w elektrodzie, prawda? Eee, wszystko, każda metoda, nawet tam gazowo, jak się ten, no to wiadomo, że jak gazowo się spawa, to też nie możesz za bardzo nagrzać, bo, bo, bo też to, ta spoina ci wypłynie, prawda? Ktoś kto spawa gazowo, to spawaga zawodowie, no to wszystkie metody coś mają takiego właśnie, że, że trzeba uważać. Te parametry muszą być zawsze dobrane, prawda? Dlatego powtarzam, o, jeżeli ktoś z Was oglądał już, e, to wie jak WPS wygląda. Jeżeli ktoś nie oglądał, zapraszam do mojego filmiku, w którym właśnie tłumaczę, e, jak wygląda WPS e, Welding Procession Specification. To tak mniej więcej po angielsku brzmi. E, Cały, y, cała lista po prostu, jakie parametry y, trzeba, trzeba ustawić przy danej metodzie i, i, i przy każdym ścięgu, prawda? Tam jest wszystko wyjaśnione i tutaj przestrzegam właśnie, parametry to jest podstawa, prawda? Źle dobrane parametry nigdy, nigdy nie będziesz miał y, spojny taki jakby sobie zarzeczył, no bo po prostu nie da się, prawda? No, więc y, jeżeli... Macie problem z ustawieniem też jakiejś maszyny, jeżeli macie problem z tym, jakie parametry powinny być, prawda? Starajcie się gdzieś to, to, to zaczerpnąć. Najlepiej od jakiegoś innego spawacza, co z Wami pracuje. Czasami piszecie do mnie, wysyłacie mi zdjęcia, prawda, na... na mm, na Messengerze, czy gdzieś tam, no tak, na Messengerze, że mam takie i takie parametry przy takim i takim drucie. Ja mniej więcej staram wam się doradzić, prawda? Naprawdę staram się. Nie jestem czasami w stanie, no bo każda maszyna jest troszeczkę inna, prawda? I na każdej maszynie są te, 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 te widełki, prawda? Że trochę więcej na jednej, na drugiej trochę mniej ampów i, i w ogóle, prawda? Ale, ale pamiętajcie, że to, to jest też bardzo, bardzo ważne. Następny punkt. Tutaj popatrzę, co ja tutaj mam. Jedenasty punkt. Temperatura. Właśnie. Bardzo ważne, żeby. Była odpowiednia temperatura. Najbardziej co jest ważne, żebyście nie przekroczyli danej temperatury, bo zbyt wielka temperatura materiału powoduje, że ten materiał, że, że ta spoina nie wtopia się, ona się tak zaczyna rozlewać. No, no różne, różne są, różne są ee, objawy, prawda? E, na pewno nie ułoży wam się tak, jak powinna, a przy wielkiej temperaturze. Jeżeli na przykład macie blachę i trzeba ją podgrzać, tak? Przykład on daje. Trzeba ją podgrzać. Przykładowo trzeba ją podgrzać do 80 stopni, co nie? A wy tam 300 zrobicie, tak? Bo tam by zagadacie się, czy co? Czy nawet nie pomyślicie, żeby sprawdzić? wprawionym spawać mniej więcej, mniej więcej tam wie, ile trzeba, jaki materiał grzać, więc tak ręką sobie przyłoży, mniej więcej wie, jak blacha oddaje, co nie? Plus, minus, chociaż znałem takich. Asiorów, że potrafił, potrafił. Miałem, pamiętam, spawałem takiego ringa grubego, chyba na 250 grubego. No i grzaliśmy go i, 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 mów, i mówię do niego: "Ej weź termo termometr albo kredką, chociaż sprawdź, kredką sprawdź, jaka jest, jaka jest temperatura. O, ja pracowałem na hucie, ja to ręką potrafię sprawdzić. A ja mówię do niego: no tak no ja myślę, że nie, raczej nie dasz rady sprawdzić jaka to jest temperatura trzeba było wtedy grzać ten materiał na 100 stopni, pamiętam, 100 stopni trzeba było podgrzać materiał żeby, żeby móc spawać, bo po prostu za gruby materiał szybko stygnął no i wiadomo, jeżeli, jeżeli temperatura temperatura otoczenia jest tam jakaś to jest wyliczone, prawda, z jaką prędkością musi materiał stygnąć. Jeżeli stygnie za szybko przy niektórych materiałach, po prostu spoiny pękają, prawda. No, starzy spawacze wiedzą o tym, nowi jak nie wiedzą, to przekazuję wam informacje, chłopaki i dziewczyny yy, i, i ten, i słuchajcie. No i mówię do niego, no tak, tak dobrze wiesz, no to ja mówię, to ile to ma temperatury? On przyłożył rękę. Śmiałem się jak nie wiem, ale dobra, przyłożył tą rękę. On gościu był w podobnym, on był ze, ode mnie starszy dwa lata, czy trzy, prawda? No, coś takiego, coś takiego. Przyłożył tą rękę, mówi: o, tutaj jest ze 150. A ja się na niego patrzę, ta, śmieję się mu w twarz, co nie, pewien jesteś, że tyle jest. Ja mówię: Ja ci tam powiem, że tam jest, ja my, mo, może ze 70, 60 stopni, a, ale mówię: więcej nie będzie. A on, nie, co, ty, ty 150 możemy śmiało spawać. Ja mówię, masz termometr. On przyłożył, a tam było poniżej 50, 47 chyba jakoś stopni, co nie? I on takie oczy zrobił, o, skąd ty to wiedziałeś? Ja mówię, więc co, po co cwaniakujesz? Po co tam się ten odzywasz? Jak, jak ja już kilka sztuk zrobiłem i mniej więcej wiem, sprawdzam tą temperaturę tym pistoletem, prawda? Tym termometrem sprawdzam i już wiem mniej więcej, jak, ta, jak ten materiał ciepło oddaje. Ja mówię, nikt nie jest alfą i omegą, żeby wiedzieć od razu, od razu wszystko, co nie? Więc, e, więc głupio mu się zrobiło. E, już więcej nie dyskutował ze mną. I e, nie lubimy do tej pory. Mm -hmm. e, ale, ale, dobra. E, ja jestem taki, że powiem po prostu. Powiem, jak mnie... nie lubię takich ludzi przemądrzałych. E, po to, po to... E... Po to pracujemy na różnych zakładach, pracujemy na różnych projektach, żeby uczyć się co chwilę czegoś nowego. Jeżeli ty jesteś osobą, która nie chce się uczyć, ja myślę, żebyś lepiej zrezygnował, zrezygnował z tego wszystkiego, bo, bo w tym zawodzie musisz się uczyć cały czas. Musicie się uczyć cały czas, rozwijać się i, i, i czasami po prostu ugryźć się w język i się nie odzywać, co nie. Więc tak jak Wam powiedziałem, temperatura jest bardzo ważna. Jeżeli zagrzejecie właśnie, tak jak Wam powiedziałem, blachę, która powinna być na 80, nawijam na 300, to przy spawaniu te, te, tego, na przykład będziecie mieli fazę, czy co, może być tak, że ten, ta spoina Wam w końcu wpadnie, co nie? Bo to bo ona się będzie tak rozlewać, że ona się nie będzie układać, tylko ona będzie wpadać, co nie? I będziecie mucić tam, prawda, bezsensownie, gdzie moglibyście to zrobić dwa razy szybciej, prawda? to też jest bardzo ważne prawda? albo tak jak mówię, jak podgrzejecie za bardzo, to przy spawaniu nawet małej pachwinki no na przykład pachwinki tylko okaże się, że podtopienia są na, na, na całej długości przez to właśnie, że za głęboko się wtopiło, wiadomo parametry duże przy, przy grubym materiale, no, ale plus temperatura więc pilnujcie tą temperaturę tak jak mówiłem w WPS-ach zawsze jest temperatura przeważnie jest podana temperatura przed spawaniem, czyli temperatura, żeby podgrzewana materiału. No i międzyściegowa, co nie? Międzyściegówka też jest bardzo ważna, trzeba trzymać. Niektóre materiały grzeją się jak cholera, przejeździe się dwa paski i już tam pół skacze ponad 200 stopni, prawda? Więc trzeba to pilnować. Eee, numer, 12, numer 12, prawda? Co my tutaj mamy? A! Czyszczenie między ściegami. To też jest bardzo ważne. Jeżeli oczywiście kładziecie wielościegową warstwę, spoinę, przepraszam, czy spawacie fazę jakąś większą, prawda, gdzie trzeba tam ileś, ileś warstw kłaść. Jak wiecie, po prostu przy spawaniu wytrąca się, wytrąca się taka szlaka po prostu, prawda, na, 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 na spoinach. E, Przy której warstwie ta ta, 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 szlaka zaczyna się, ta, to, to jak szkło, prawda, taka warstwa się robi i założycie, zauważycie, że im więcej ściegów kład będziecie kładli, tym bardziej będzie przy spawaniu blb, to się wszystko gotować, prawda. Więc bardzo ważne jest, żeby, żeby, czyścić te, te, te ściegi, prawda. No nie Mówię, że no jak nie jest to e, nie jest to badane, prawda, ultradźwiękami, prawda, czy tam rentgenem, to ludzie tak się do, do tego nie przykładają. Ale suma suma, gdzie już zaczynają budować coraz więcej, coraz więcej, nawet pachwiny, prawda, gdzie trzeba takie duże pachwiny, na przykład tam gdzieś dwunastka, no jeżeli dla kogoś dwunastka duża, no to nie będzie ta dwunastka, no ale jak trzeba spójne dwadzieścia pięć i więcej zrobić, prawda, grubą, no to już przy którymś pasku, wiadomo, tych yy, warstwówek yy, też się ta szlaka zawija, więc... W wielu zakładach używają młotków, obijaków pneumatycznych, takich mm, igiełkowych na, na gwozie, tak jak ktoś widział, y, jak ktoś widział, to wie o co mi chodzi. Jak nie, mm, zapraszam do komentarzu, znajdę zdjęcie i wam tutaj gdzieś wrzucę, wrzucę w komentarzach, jak wygląda taki młotek. Jeżeli ktoś by chciał wiedzieć, to jest drogi sprzęt, ale to jest fajna sprawa, bo obijesz wszystko ładnie i, 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 i czysta spojena. Jak nie macie, dużo firm nie ma. Osobiście w tej firmie, co teraz pracuje, nie mają czegoś takiego, wszystko robi się szlifierką i po prostu przejeżdżasz jedną, jedną lagę, co nie, i tylko bierzesz sobie, zakładasz. Ja sobie robię trzy, trójkę grubą tarczę, czyli tarczę do cięcia tą 3 mm czy 2,5 i po prostu żyt, tylko przejeżdżam taki w tym rowku, prawda? Przejeżdżam, żeby tą szlakę wyczyścić, prawda? No i, i to na pewno jest bardzo ważne, bo jeżeli nie będziecie w ogóle czyścić, to tak jak mówię, ten, kolejny, kolejne, kolejne spoiny będą się zawijać, a jak już będziecie przy której warstwie i oczyścicie, dobra, oczyścicie tą, tą tą szlakę z tych spoin, to i tak jeszcze następne warstwy jeszcze będą się zawijać, bo ta, bo, bo ta spoina już cała jest przeciągnięta tą szlaką, niby się to wytrąca, ale ona już jest taka... Aj, no ciężko mi to powiedzieć, słuchajcie, no ona już jest, ona jest taka, już właśnie mówię, przesiąknięta tym, tym całym badziewiem, prawda? Więc lepiej sobie czyścić, czy tam skrobakiem nawet leko tak prze, przerychać, żeby żeby trochę obić tego, tego syfu, zawsze ten, te spoiny lepiej się będą układać, prawda? Eee, no i efekt końcowy będzie, będzie naprawdę no, no zaskakująco fajny, prawda? Bo zaskakujący dla wielu, dla, dla wielu którzy wcześniej robili właśnie bez czyszczenia, prawda? Eee, I ostatni punkcik, który właśnie mam. Numer 13, prawda, co tutaj mamy? A Czyszczenie po zakończeniu spawania. Starzy spawacze, o, ja pan spawać, ja nie czyszczę po sobie, co nie no jak ja coś takiego słyszałem, to po prostu z tyzorek się w kieszeni otwierał. E, bo mm, najczęściej tacy spawacze mieli słabe umiejętności ogółem do spawania. To mogliby chociaż jeszcze poczyścić trochę, prawda? Obić te głupie odpryski, prawda? Gdzieś zakończenia szlifnąć, czy jak spawał trochę mu ręka, no bo to jest normalne, tak jak wam powiedział, kasznie ktoś, czy nie wiem, zahaczy musi gdzieś uchyt, czy prawda, kabel musi gdzieś zahaczy, czy, czy no, no, różne są rzeczy, czy coś y, y, z materiału z, z, wy ten wypluje coś, prawda? prawda? Jakieś tam będzie zbierało się jakieś badziewy i to wypluje. no Różne różne są rzeczy. Kurde, nie macie tą szlifiereczkę koło siebie, Bzy, bzy, poszlifujcie, poszlifujcie, oczyście odpryski, przejeźdźcie, nawet jak macie y, chociaż tą zwykłą ręczną sz, sz, szczotkę, a jak nie, no to jak macie na, na szlifierkę, to już w ogóle super, przeczyście tą spoinę i uwierzcie mi, że y, efekt jest super. Naprawdę jest, kurde, naprawdę jest co podziwiać I, i ja myślę, że to jest wizytówka każdego spawacza, właśnie Lico, lico, spojny, prawda? Nikt nie będzie patrzył, co byście tam w środku zrobili, prawda? Ja byście to spawali. No, oczywiście, jeżeli będzie USM, czy tam, czy tam e, e, Rentgenem, no to dobra, dobra, okej. Okay. To ktoś zobaczy, co tam było w środku, ale jeżeli nie jest badany, to nikt tam nie zobaczy, co byście tam robili, ja byście się namęczyli. Zawsze każdy będzie patrzył na to, co zostawiliście po sobie, prawda? To jest panowie, panie, to jest nasza wizytówka, to jest to, gdzie nas zapamiętają? Ja, ja byłem na różnych projektach i wszyscy pamiętają co zostawiałem po sobie, prawda? I każdy wie, że zawsze robiłem wszystko na 100%, prawda? Zawsze moje, moje spoiny były idealne i takie miały być. Jak mi coś nie wyszło, zawsze miałem tą szlifierkę. Wycięłem spoinę, przejechałem znowuż, z zakończenia poszlifowałem i, i, i nikt nawet nie wiedział, że tam był jakiś bubel wcześniej, bo został poprawiony. Od razu poprawiamy. Nie czekamy, nie czekamy po prostu, bo może ktoś za nas poprawi. Dajcie spokój, bo później o was będą gadać. Zostawicie badziewie i później przyjdzie ko po, po was to szlifować i, 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 i te badziewie będzie waszą wizytówką i będą mówić, o, ten to tam, tam to tak narobił w tej dziurze, że to masakra, co nie, tam tragedia, co nie? Jeszcze zrobią zdjęcia i będą wszystkim pokazywać, bo sam robię zdjęcia bubli <laughs> I, i, i czasami pokazuję, prawda? Ostatnio widziałem taką, jeden kolega z pracy pokazywał nam coś, coś, coś przepięknego, takie spoiny, że aż, nie wiem, 30, 30 lat facet miał doświadczenia i, i po prostu co robił, no to no, nie wierzę, nie wierzę, co nie? Może go poproszę, może mi kiedyś te zdjęcia przerzuci, to to pokażę wam, co nie? <gry> Okej, okay, to będzie dzisiaj na, na dzisiaj wszystko. Trochę dzisiaj o, widzę długi filmik zrobię prawie 40 minut zaraz będzie, ale mam nadzieję, że, że przekazałem wam naprawdę tutaj no, taką, taką sporą wiedzę, sporo, sporo rzeczy, które, które ja zauważyłem u siebie i u wielu innych, prawda, które mogą Wam pomóc w tym, żebyście byli lepszymi spowodowcami, żebyście naprawdę, naprawdę robili dobrą robotę, okej? Okay? Trzymajcie się, trzymajcie się. Do następnego. Pozdrawiam, cześć.